troszkę ją podziwiam, bo znalazła sobie niszę, potrafi namieszać w 5 minut. Co drugi wasz artykuł jest o niej, a jest trochę więcej ludzi pracujących mocniej w modzie i tak dalej. Więc szczerze mówiąc nie rozumiem, ale ją szanuję i podziwiam, bo znaczy, że znalazła się odpowiednia gwiazda na odpowiednie czasy i trzymam kciuki, co zrobi dalej, bo namieszać jest łatwo, ale utrzymać się na topie jest już dużo trudniej, więc ciekawe, co zrobi za rok, dwa, ale trzymam kciuki.